Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z WRC. Ostatnio troszkę się opuściłem, jeżeli chodzi o tą serię WRC, ze względu na to, że nagrywałem po prostu Gran Turismo i ostatnimi czasy dość mocno eksploatowałem F1 2014 z Rufim, więc jeżeli ktoś nie widział odcinka z F1, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim. Na pewno wam się spodoba, oczywiście ci, którzy lubią wyścigi. A dzisiaj po prostu wracamy do WRC-ka, kolejnych stage'ów. Oczywiście powiem szczerze, że gra mi się już troszkę wydłuża. Znaczy trwa to wszystko zbyt długo, niż bym chciał. To jest taka druga seria z cyklu Metal Gear Solid, gdzie po prostu gram i końca nie widać. Ach, zajebiste piwko. Natomiast no, wypadałoby w końcu tą grę skończyć, także no, przejdziemy sobie kolejne stage'iki. Ci, którzy czekają na WRC-ka, to się doczekali. A ci, którzy nie czekają, no to też obejrzą, mam nadzieję. Mówię, to są już takie gry, rzeczywiście, bym powiedział, może nie aż tak mega retro, ale już poniekąd gdzieś tam kultowe. Ta gra ma bodajże chyba 15 lat. No to już jest szmat czasu. Czekajcie, 2001 albo 2002. 15 albo 14 lat ma ten tytuł, no także to już moim zdaniem jest szmat czasu. Można oczywiście popatrzeć, jak gry ewoluowały. Chociażby taki Dirt Rally. To jest gra również taka, moim zdaniem, pokroju gdzieś już WRC. Znaczy gra, która wróciła na salony rajdowe, bo długo nie było fajnych rajdówek. Wszystkie, które wychodziły właśnie pod szyldem WRC, były do dupy. Także jest dobrze, Raul na pewno kiedyś spróbuję zagrać. WRC 2, świetna giera, może graficznie już nie tak bardzo, no ale naprawdę, na pewno, znaczy naprawdę, w zasadzie to na pewno tutaj daje więcej fanu niż te współczesne produkcje. Po WRC 2 trzeba będzie zrobić lekką przerwę, bo WRC 3, no nie będę was oszukiwał, zajmie nam też bardzo dużo czasu, aby te wszystkie rajdy tam, kurde, ukończyć. Ale może zrobimy takiego czmyka i zamiast WRC 3 to po prostu przejdę na WRC Evolve, czyli ostatnią produkcję Evolution Studio wydaną na PlayStation 2, z tego względu, że tam, mimo że ten Evolve jest tak bardzo rozbudowany względem poprzednich WRC, to jednak same trasy, sam Championship i rajdy to jest jakaś kpina, gdyż z każdego państwa mamy ledwie 3 trasy, więc jak sami możecie się domyśleć, bardzo szybko się przechodzi tego Championshipa, także myślę, że Evolve będzie dobry jako kolejna gra rajdowa. Co mam chciałem powiedzieć jeszcze, bo w sumie się tak rozgadałem, coś pierdzielę. Za niedługo będę miał do dyspozycji PlayStation 4. Oczywiście nic nie obiecuję względem tej konsoli, mianowicie nie obiecuję, jeżeli chodzi o materiały, natomiast jeżeli uda mi się opanować jakby nagrywanie materiałów tym wbudowanym programem Share chyba, czy jak to się tam nazywa, to możecie się spodziewać jakichś materiałów z gry. Może uda mi się też coś postreamować z tej konsoli, choć nie jestem pewien, bo tam bodajże musiałbym powiązać swoje konto YouTube'a chyba, czy Twitcha z konsolą. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to zobaczymy. Jeżeli natomiast nie uda mi się postreamować, to po prostu spróbuję ponagrywać jakieś materiały, także ten, myślę, że dobrze się pobawię. Oczywiście będzie to konsola na wypożyczeniu,
Nie jest to moja konsola. Na moją konsolę jeszcze zbieram pieniążki. Także jeszcze oczywiście troszkę brakuje tej kasy, żeby zakupić, ale już być może w tym roku, no nie powiem wam dokładnie kiedy, w którym miesiącu, ale na pewno w tym roku myślę, że swoją PS4 zakupię. Także spełnienie jakiegoś tam swojego malutkiego marzenia, jeżeli chodzi o te rzeczy materialne, tak? No bo to są tylko rzeczy materialne, które się stawia i stoją. Ale tak jak mówię, no PS4 na pewno w tym roku zabita. Na razie tylko będę miał wypożyczonego PSK, ale dzięki temu, że będę miał pożyczonego, to oczywiście będę mógł ograć jakieś tytuły i jeżeli wszystko oczywiście dobrze pójdzie, opanuję tego Shera, czy jak to się tam nazywa, to wam oczywiście nagram materiały i będę wrzucał na kanał. Sprawa komputera. Z komputerem mam jakiś problem. Znaczy on działa. On działa, włącza się. Coś tam na nim można robić, coś można na nim zrenderować, natomiast jest jakiś problem takiego zamulenia, mianowicie nie wiem, czy procesor nie domaga, chociaż no nie wydaje mi się, kurwa, żeby procesor nie domagał, ale po prostu chodzi o to, że są jakieś takie straszne lagi na tym komputerze, jakby się coś, kurwa, grzało, przegrzewało. Znaczy się ostatnio już i tak wymieniałem chłodzenie z tego boksowego na takie troszkę większe, troszkę lepsze, gdzieś tam na Facebooku wrzucałem zdjęcie, ale to nie rozwiązało tego problemu. Nie wiem, co jest grane, czy grafika jest pierdolnięta, ale to wygląda na coś takiego, znaczy zużycie procesora nie jest na 100%, bo wiadomo, żeby było zużycie procesora na 100%, to wtedy też się komputer jakby laguje i tak dalej. Natomiast tutaj nie ma zużycia 100% i kurczę, no nie mam pojęcia, o co chodzi. Muszę to rozwiązać, także na razie jeszcze zbytnio nic z PC-tem nie mogę podziałać. A szkoda, bo miałem w planach ograć już World of Tanks bardziej, coś tam z CS-a i z chłopakami ponagrywać Dead Island. Ale niestety w chwili obecnej nie jestem w stanie rozwiązać tego problemu. Jeżeli go rozwiążę, no to coś tam z PC-ta oczywiście będziemy nagrywać, natomiast od razu wam powiem, że ja po prostu jestem konsolowcem, zawsze byłem konsolowcem i konsola PlayStation to jest po prostu to, co ja lubię. Ja po prostu lubię konsole i zawsze na konsolach wolę jakoś pogrywać i z nich nagrywać. Teraz wróćmy może tutaj do statystyki. Cały czas miejsce drugie, chyba nie uda nam się wbić na miejsce pierwsze. Także na tym drugim miejscu zakończymy Argentynę, no ale zawsze jakieś punkciki. Przy okazji walna sobie browarka ludziska, bo jest 30 stopni. Jest 30 stopni na dworze, jest piekielnie gorąco. Z kim ja tu będę walczył? Z Peżocikiem. Jest piekielnie gorąco i no powiem wam szczerze, picie chce, a browarek w taką pogodę jest moim zdaniem idealny. To jest odcinek specjalny. Odcinków specjalnych za wiele nie mamy w tym WRC. Znaczy już się nie wiem, jak ten odcinek specjalny przejedziemy. Znając życie, pewnie zostaniemy w dupsko, bo oni jeżdżą jakoś szybciej od nas, ale może jednak nie, może się nie damy wydymać. Ja się postaram oczywiście pojechać jak najlepiej. Na razie nie widzę tego Peugeota. Czy on gdzieś tam uciekł, czy on gdzieś tam pojechał? Chyba go wyprzedziliśmy, ale teraz ja tutaj będę jechał nieostrożnie, gdzieś walnę. To mamy dupę bladą. Dobra, pięknie, ładnie, super, ekstra, zajebiście. Oczywiście byle, żeby nie walnąć jakiś kamień, nie obkręcić się, bo przez to oczywiście stracimy bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Jak na razie chyba prowadzimy, bo gdzieś tego poczta nie widać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak nie dać Peugeota, to zajmiemy lepszą pozycję. Chociaż oczywiście nie wiem, czy to ma jakiś duży wpływ na pierwsze miejsce, ale chyba nie. No zobaczymy zresztą, nie będę gdybał. No słuchajcie. Chciałem jeszcze podziękować, bo w sumie zapomniałem na wstępie o tym powiedzieć. Chciałem wam oczywiście podziękować za taki jakby większe zainteresowanie moim kanałem, za ten wzrost subskrypcji. Bo naprawdę subskrypcje w ostatnim czasie powolutku, ale jednak systematycznie dochodzą. Także dziękuję bardzo. Oczywiście nie powiem wam, ile tych subskrypcji mam, z przyczyn niezależnych ode mnie,
Natomiast tak, wszystkie mnie statystyki odnośnie wyświetlania kanału, czas oglądania filmów również wzrosł, także tutaj Wam również dziękuję. Myślę, że tutaj wzrost oglądania filmów jest także zasługą Rufiego, który uczestniczy tutaj w tych grach koopowych, głównie w Gran Turismo i w F1, także Tobie Rufi też dziękuję. No i po raz kolejny zachęcam Was do odwiedzenia mojego fanpage'u na Facebooku Cicero YouTube oraz do grupy Richpur również na Facebooku, bo jakoś słabo tam podbijacie, nikt nowy nie dochodzi, nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj byliśmy pierwsi, oczywiście robiliśmy troszkę czasu, ale to nam nie dało nic, bo i tak mieliśmy zbyt dużą stratę, więc zaliczyliśmy Argentynę na miejscu drugim, zawsze oczywiście punkciki. Będziemy ten odcinek sobie kończyć, za chwilę rozpoczniemy kolejny odcinek. Ale jeszcze oczywiście sobie tutaj zobaczmy statystyki, tak więc dostałem 6 punktów. Oczywiście w manufakturach również 6 punktów. Chociaż dziwne. Ale tak, dobra. Congratulations, Angretyna na drugie miejsce. Teraz będzie chyba statystyki całkowite. Tak, oczywiście w generalce po 6 państwach, jakby to powiedzieć. 48 punktów. To jest bardzo dobry wynik. Glonhal ma bardzo, ale to bardzo dużą stratę. No i oczywiście w tutaj konstruktorach, no Peugeotik ma małą stratę z tego względu, że tam jest więcej kierowców, którzy po prostu punktują. Dobra, przejdźmy do kolejnego państwa. Co to będzie? No i moi drodzy, mamy kolejny rajd. Jest to rajd Grecji, ale to sobie oczywiście zobaczycie w kolejnym odcinku. Także dziękuję bardzo serdecznie, poświęcam czas za obejrzenie. Jeżeli się podobało, no to coś zostawcie po sobie, ja oczywiście nie namawiam. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Hej, hej, pa, pa.